Dobry wieczór. Gorąco witam Państwa w czerwcowym wydaniu programu Akcenty Polskie. Dzisiaj obiecam, że zabiorę Państwa w podróż dookoła świata. Żartowałam, ale wycieczkę po całej Łotwie obiecam. Rozpocznijmy naszą podróż od Adaży, niedaleko Rygi. Dalej przeniesiemy się do Dyneburga. Potem ruszymy do Krasławia i znowu wrócimy do Dyneburga. A zakończymy naszą podróż w Lipawie. Jak zawsze bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia naszego nowego programu. W dniu 17 czerwca w bazie Adaży odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie pomiędzy dowódcą 4. zmiany majorem Robertem Chubką, a dowódcą 5. zmiany majorem Danielem Stanickim. W ceremonii przekazania udział wzięli m.in. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie pani dr Monika Michaliszyn, atasze obrony Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie podpułkownik Piotr Pomazany, konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie pani Małgorzata Hejduk-Gromek, dowódca Task Force Latvia, dowódca Łotewskiej Brygady Piechoty Zmechanizowanej, dowódca EFP Battle Group Latvia, dowódcy kontyngentów wchodzących w skład EFP oraz przedstawiciele środowiska polonijnego. Po odczytaniu rozkazu szefa sztabu generalnego o zmianie na stanowisku dowódcy PKW nastąpiło podpisanie protokołu oraz uroczyste przekazanie flagi z orłem na drzewcu. Reprezentujący dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych pułkownik Ireneusz Zygmunt w swoim przemówieniu wyraził wdzięczność dla 4. zmiany za wzorowe wykonywanie obowiązków, a 5. zmianie życzył powodzenia i wytrwałości w działaniu. Dowódca 4. zmiany PKW major Robert Chubka podziękował swoim żołnierzom za profesjonalizm i wysiłek, stwierdzając, że wspólnie z żołnierzami innych państw wywiązaliśmy się z zobowiązań sojuszniczych, stojąc na straży niepodległości i integralności Łotwy i pozostałych krajów 3B. Dlatego dziś, przekazując obowiązki kolejnej zmianie, mogę powiedzieć, że jestem z Was dumny i czuję satysfakcję z tego, czego dokonaliśmy. 5. zmianie zdający obowiązki dowódca życzył żołnierskiego szczęścia. Obejmujący obowiązki dowódcy 5. zmiany major Daniel Stanicki podziękował obu zmianom za sprawny i rzetelny proces przekazania dowodzenia i odpowiedzialności w PKW Łotwa, jednocześnie życząc 4. zmianie szczęśliwego powrotu do kraju. Na zakończenie swojego przemówienia major Stanicki złożył życzenia wszystkim czołgistom z okazji obchodzonego w tym dniu Święta Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Po uroczystych przemówieniach odczytano rozkaz ministra obrony narodowej, w którym wyróżniono żołnierzy EFP medalami Wojska Polskiego. Następnie nasi sojusznicy, doceniając wkład polskich żołnierzy w działalność wykonywaną na łotewskiej ziemi, także wręczyli medale i wyróżnienia naszym żołnierzom. Na zakończenie uroczystości przekazania dowodzenia PKW Łotwa nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, po której odbyła się defilada pododdziałów. Część oficjalna zakończyła się wspólnym żołnierskim posiłkiem, którego uwieńczeniem był okolicznościowy tort. Zaproszeni goście dokonali wpisów do księgi pamiątkowej kontyngentu. A teraz z kamerą Akcentów Polskich wstąpimy na bale maturalne w Dyneburskim Gimnazjum Polskim oraz do Szkoły Polskiej imienia Hrabiów Platerów w Krasławiu na pożegnanie absolwentów ze szkołą. Maraton imprez pożegnania ze szkołą rozpoczął się 13 czerwca. W tym dniu ze szkołą żegnały się dwie klasy dziewiąte. Faktycznie to nie było pożegnanie ze szkołą, lecz tylko jakiś pierwszy poważny etap w życiu. Przecież większość naszej polskiej młodzieży będzie kontynuowała naukę w gimnazjum jeszcze przez 3 lata. Uroczystość odbywała się w sali koncertowej Rejonowego Domu Kultury Warpa, bo w tej chwili trwają prace renowacyjne w szkole na Marias 1. I jak zauważyła pani dyrektor Gimnazjum Polskiego Halina Smulko, po zakończeniu remontu szkoły nasza sala będzie jeszcze lepsza. Wśród absolwentów 9 klasy jest dużo kukułek. Są aktywni, godnie reprezentują szkołę nie tylko na występach artystycznych, ale również w nauce. Dlatego każdy otrzymywał nie tylko świadectwo o ukończeniu podstawówki, ale również dyplomy za udział w konkursach lub olimpiadach. I najwięcej takich dyplomów dostała Bożena Rakicka, aż rąk zabrakło. Nie zabrakło natomiast emocji, łez w oczach i kwiatów.
Teraz można trochę odsapnąć, dobrze odpocząć, żeby za parę miesięcy kontynuować naukę w klasie 10. A teraz przeniesiemy się do Krasławia, do Polskiej Szkoły imienia Hrabiów Platerów. 15 czerwca licznie zebrani goście, krewni, rodzice, nauczyciele ciepło powitali absolwentów tej małej, ale bardzo potulnej szkoły. Po odśpiewaniu hymnów Łotwy i Polski prezes ZPL Ryszard Stankiewicz złożył życzenia nie tylko absolwentom, ale również pani dyrektor Kozłowskiej, która obchodziła piękny jubileusz. Prezes lokalnego oddziału ZPL w Krasławiu Józef Dobkiewicz skierował do młodzieży ciepłe słowa, przywołując pamiętać o swoich korzeniach i zachowaniu tradycji polskich. Przemówienia przeplatały się występami zespołu wokalnego Kropelki. Bez względu na to, że impreza pożegnania ze szkołą jest wydarzeniem radosnym, jednak z nutką smutku. 5 osób w tym roku opuszcza szkołę. Byłoby bardzo dobrze, jeżeli by ta szkoła była do 12 klasy. Wtedy mi niepotrzebnie byłoby iść gdzieś indziej, bo nie wiem, jakoś tu ja czuję się, jakbyś byłabym w drugim domu i panie nauczycielki tu są bardzo dobre i miłe do mnie. I nie wiem, ja tutaj jestem już od pierwszej klasy i może dlatego mi jest trochę trudno tak po prostu iść gdzieś indziej, uczyć się. Ja by chciała im powiedzieć na pożegnanie, żeby oni ceniły to, co robią dla nich panie nauczycielki, żeby nie robili by im bardzo duży problem i że szkoła to jest nasz drugi dom i nauczycielki, które tutaj są razem z nami, oni są kierownikami, którzy nam pomagają w następnych naszych czasach, jakbyś, kiedy zakończamy szkołę. Oni są najważniejszymi ludźmi w naszym życiu. Nie zabrakło tego dnia ciepłych słów od pierwszej nauczycielki języka polskiego, dyrektor szkoły polskiej, pani Czesławy Kozłowskiej. I nastąpił czas kulminacyjny, wręczenie dyplomów. W takie momenty widać, jak dużo ludzi bliskich wspiera ucznia. Rodzice, krewni, niezliczeni przyjaciele, kwiaty, prezenty, uściski. Na uroczystości pożegnania ze szkołą prezenty i kwiaty dostali wszyscy. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz osoby, które wspierały szkołę przez długie lata. I znowu wracamy do Dyneburga. 21 czerwca na balu maturzystów przywitała piękna dekoracja stworzona z gigantycznego napisu Matura 2019. W sali zasiadły rodziny i przyjaciele naszych absolwentów. Uroczystość zapoczątkowało wspaniałe wejście polonezem wychowawców i uczniów 12 klasy, przy burzy oklasków przybyłych gości. Chwila potem uroczyście wprowadzono sztandar szkoły i po odśpiewaniu hymnów rozpoczęła się uroczystość pożegnalna ze szkołą. Szerokiej drogi oraz sukcesów życzyła dyrektor gimnazjum Halina Smulko. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów, szarf z napisem Matura 2019 oraz kwiatów od najbliższych. Każdy z absolwentów odbierał od wychowawców, rodzin i przyjaciół upominki, prezenty i kwiaty. Absolwenci szkoły Edek i Joren nie ukrywali swoich wzruszeń. No niby skończyła się szkoła, to było 12 lat i to było dosyć trudno, ale dzisiaj to jest święto. Teraz przede mną wielka droga i będzie zbyt ciężka. Nie wiem, co naprawdę dalej będzie, ale mam nadzieję, że tylko coś dobrego. Najpoważniejsze w szkole to było, moim zdaniem, koledzy. I to był razem spędzony czas z klasą, nie wiem, jakieś wycieczki i coś podobnego. Bo szkoła nie zawsze będzie w mojej pamięci jak coś związane z nauką, ale będzie zawsze coś związane z kolegami. No najfajniejsze, że większość z klasy jest od samej podstawówki, od pierwszej klasy i tak kończymy tą całą grupą, całą drużyną te 12 lat. Skończamy ten liceum. Najfajniejsze to oczywiście pierwsze lato szkoły, to i od przedszkola byliśmy już razem i spędziliśmy tej najciekawszej, najtrudniejszej chwili. Teraz minęli egzaminy, poszło nam to dosyć łatwo. Teraz mamy już bal maturalny, nam to idzie też spoko i to będzie fajna zabawa dla nas i tak samo fajna jak te 12 lat spędzone w szkole. Oczywiście były trudne i różne spotkania z
z nieprzyjemnymi jakimiś rzeczami, z którymi każdy musi się spotkać, aby przejść na nowy krok i się rozwijać. I fajnie, że w takiej luźnej atmosferze, w takiej atmosferze przyjacielskiej nam to wszystko minęło, bez jakichś tam konfliktów i problemów. I od tego te 12 lat poszło nam szybko, fajnie, w zabawie, w super takim gronie i czuliśmy to, tą wsparcie i pomoc od nauczycieli, od uczniów, od kolegów z klas starszych, młodszych, od samorządu szkolnego i to tak nam wszystko poszło, to łatwiej, szybciej, fajniej nawet te trudne chwile, które i tak samo muszą być. Szkoła była skończona już miesiąc temu, egzaminy już zaczęliśmy w klasie 11, to nie było tak, że jakoś sesja i koniec i wszystko i dalej się nie spotkamy, bo ktoś tak samo wyjeżdża do Polski, ktoś zostaje na Łotwie, mamy możliwość być w kontakcie, rozmawiać, spotykać się dalej i od tego nie jest tak aż smutno, bo zostajemy kolegami i to super. I fajne, że te lata w szkole nam się nie ograniczają tylko tymi chwilami w klasach, a więc było dużo poza klasą. Było dużo jakichś wyjazdów, wycieczek, spotkań, koncertów i tak dalej. To dla nas takie wspomnienie większe niż szkoła, większe niż po prostu kolegowie tam, czy jakieś przyjaciele. Życzymy naszym absolwentom samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, aby nie zapomnieli nigdy o naszej szkole, nauczycielach i o wszystkich Polakach, którzy przyczynili się do tego, że możemy w Dyneburgu rozmawiać po polsku i uczyć się w polskim gimnazjum. Od 26 czerwca w Lipawie można podziwiać niezwykłą wystawę. Przypomina ona historię Polaków, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju tego miasta, pełniącego niegdyś funkcję portu i węzła kolejowego. Wystawę na podstawie wydanej w ubiegłym roku książki przygotował Instytut Polonika. Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Związki Lipawy z polską historią sięgają początku XVII wieku. Niestety w polskiej historiografii do tej pory brakowało publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach lipawskich. 26 czerwca w Lipawie odbyły się dwa bardzo ważne dla historii miasta wydarzenia. Otwarcie wystawy pod tytułem Polacy w Lipawie oraz prezentacja książki pod takim samym tytułem. Marek Głuszko, autor publikacji Polacy w Lipawie, historia znana, nieznana, zapomniana, otrzymał w tym roku Nagrodę Przeglądu Wschodniego w kategorii Popularyzacja problematyki wschodniej. Marek Głuszko, dyplomata, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest dobrze znany na Łotwie jako konsul ambasady RP w Rydze w poprzednich latach. Autor na podstawie własnych zbiorów i przeprowadzonych badań przedstawia Polaków, znanych i nieznanych, często już zapomnianych, którzy byli związani z Lipawą. Książka jest bogato ilustrowana materiałem archiwalnym i napisana w języku polskim i łotewskim. Uroczyste otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili ambasador RP w Rydze pani Monika Michaliszyn, mer Lipawy Janis Vilnitis, biskup diecezji w Lipawie Wiktor Stupins oraz dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika pani Dorota Janiszewska-Jakubiak. W swoim przemówieniu ambasador RP Monika Michaliszyn wyraziła przekonanie, że publikacja Polacy w Lipawie wywrze niemałe wrażenie. Jestem pewna, że czytelnicy książkę pochłoną z zapartym tchem. Jej autor, pan Marek Głuszko, wykonał tytaniczną pracę, dzięki której mamy możliwość zapoznania się z licznymi historiami o znanych i nieznanych epizodach życia Polaków w Lipawie. Niezależnie od warstwy narracyjnej, przykuwa uwagę także wspaniała ikonografia, dzięki czemu nie tylko czyta się, ale i ogląda ją z ogromną przyjemnością. Polacy w Lipawie zawsze stanowili ważny element społeczności. W Lipawie uczył się pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz. Swoje dzieciństwo spędził tu wybitny malarz Stanisław Grabowski. W Filharmonii Lipawskiej występował Emil Młynarski. W projekt linii kolejowych zaangażowani byli bankier Jan Bloch i inżynier Hipolit Cieszkowski. Obecnie Polacy stanowią zaledwie 1% mieszkańców miasta. Bez wątpienia jednak ten 1% stanowi bardzo aktywne środowisko, które tworzą Stowarzyszenie Polaków w Lipawie
Wanda czy zespół Bursztynki, którzy są godnymi spadkobiecami przodków. Wystawa, którą dziś wspólnie otwieramy, jest szczególnie bliska naszym sercom, gdyż podkreśla silne więzi kulturowe i historyczne łączące Polaków i Łotyszy. Wystawa ukazuje wkład mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy zarówno Łotwy, jak i samej Lipawy, miasta szczególnie ważnego, gdyż pełniącego funkcję portu i węzła komunikacyjnego. Polacy odegrali wręcz kluczową rolę w jego rozwoju, o czym przypomina książka Marka Głuszki oraz powstała na jej podstawie wystawa. Na 21 planszach zostały przedstawione sylwetki 12 osób, szczególnie ważnych dla rozwoju Lipawy. Samo miasto zaś zostało zilustrowane za pomocą wielkoformatowych wydruków archiwalnych pocztówek. Za pomocą ciekawych materiałów ikonograficznych, głównie dokumentów archiwalnych, mamy możliwość cofnąć się w czasie i dotknąć dawnej Lipawy, a tym samym przybliżyć odbiorcom oraz osobom zainteresowanym historią ten niezwykle ważny i pasjonujący temat. Po zakończeniu uroczystości Marek Głuszko podzielił się swymi wrażeniami. Jestem jednak mimo wszystko, nie będę ukrywał, wzruszony, bo to jest takie podsumowanie kilkuletniej pracy. Pracy w archiwach, w Rydze, w okresie pobytu w tym mieście. Później okres pisania samej pracy. No więc książka to taki efekt, ja wiem, 5 lat pracy. Więc dzisiaj oczywiście jest to ten moment, kiedy jestem wzruszony, że ludzie przyszli, się zainteresowali. No i że udało się też wystawę przygotować. Tak, to chyba jest najlepsze opisanie tego, co dzisiaj czuję. Można by bardzo długo opowiadać. Ja powiem bardzo, bardzo krótko o samej wystawie. My oczywiście musieliśmy wybrać symbolicznie kilka postaci, które pokazują to bogate kiedyś życie polskie w Lipawie. Wybraliśmy 12 biografii, podzieliliśmy je na dwie grupy. Jedna to ludzie, którzy tutaj się urodzili, Polacy, prawda, z korzenia w Lipawie, ale oni w większości swoje zawodowe sukcesy odnosili już gdzie indziej. Opuścili Lipawę w wieku dorosłym. Natomiast druga grupa to są Polacy, którzy przybyli tutaj w kwiecie wieku, w wieku dorosłym, tworzyli historię miasta, no, pozostawili po sobie czasami znakomite wspomnienie, ale to, co jest wspólne dla tych wszystkich postaci, generalnie są one mało znane. To był ten motyw książki, motyw wystawy. My piszemy w książce o rzeczach mniej znanych, czasami zapomnianych, czasami po prostu nieznanych. Uznałem, że jest wielkim wyzwaniem spróbować pozbierać te wszystkie okruchy wiedzy, póki jeszcze żyją też świadkowie, bo udało mi się dotrzeć do potomków w drugim, trzecim pokoleniu tutejszych Polaków. No i pozbierać to wszystko w jednej książce dla, ja wiem, chyba po prostu też innych badaczy. Może ktoś będzie chciał kontynuować, bo to jest temat niewyczerpany. Ja sporo rzeczy udało mi się pozbierać, dotrzeć, ale nie mam wątpliwości, że nie do wszystkich. No to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no moim marzeniem, jak tutaj mam okazję rozmawiać z redakcją Akcentów Polskich, no moim marzeniem jest oczywiście, żeby kiedyś może powstała trylogia o Polakach w Lipawie, ale też Rydze i Dyneburgu. I tutaj oczywiście służę jakąś tam kompetencją czy doświadczeniem zdobytym przy mojej pracy, ale to powinna być praca zespołowa, bo Dyneburg to jest ogromna kopalnia faktów, ludzi, wiedzy, zdarzeń. Także no, korzystam z okazji, zachęcam do podjęcia tematu. Wystawa została przygotowana w 3 językach. Łotewskim, polskim i angielskim. Będzie można ją podziwiać do 6 sierpnia przed katedrą świętego Józefa w Lipawie. Następnie zachwyceni uczestnicy wydarzenia wraz z autorem książki ruszyli na spacer bajecznymi uliczkami Lipawy, słuchając ciekawych opowieści Marka Głuszki o bohaterach jego publikacji. To była niesamowita okazja przenieść się na kilka stuleci i trafić w niezwykłą atmosferę tamtych lat. Dalej w Muzeum Historycznym Lipawy odbyła się prezentacja książki i oczywiście spotkanie z autorem. Polacy w Lipawie to skojarzenie niewiele dziś mówiące mieszkańcom Polski i Łotwy, być może nawet skojarzenie osobliwe, tłumaczył autor książki Marek Głuszko.
Tymczasem historia Lipawy, portowego miasta na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, kryje w sobie wiele ciekawych, a przede wszystkim stosunkowo mało znanych polskich wątków, które czynią badanie dziejów miasta, przynajmniej z polskiej perspektywy, zadaniem niezwykle interesującym. Choć związki Lipawy z historią Rzeczypospolitej sięgają początku XVII wieku, brakuje publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach miasta. Marek Głuszko jest jednym z nielicznych badaczy tego zagadnienia. Na podstawie własnych zbiorów oraz archiwaliów przechowywanych w instytucjach łotewskich lub pozostających w rękach prywatnych przywrócił on pamięć o Polakach związanych z Lipawą. Wśród bohaterów książki znajdziemy takie postacie jak prezydent RP Gabriel Narutowicz, kompozytor Aleksander Okołokułak, dyrygent skrzypek i kompozytor Emil Młynarski czy Jan Bloch, zasłużony dla budowy kolei, a także rozwoju miasta jako uzdrowiska. Bogato ilustrowana książka jest pierwszą tego typu publikacją skierowaną zarówno do czytelników w Polsce, jak i na Łotwie. Dziś dziękujemy już Państwu za uwagę i czas poświęcony akcentom polskim. Zapraszamy Państwa na nowy program przed ekrany telewizorów lub komputerów już za parę tygodni. Do widzenia!